Halo wszystkim. Było prawie jak Miranda Sings. Jeszcze raz. Halo wszystkim. Dzisiaj zapraszam Was na Selfie Tag. I jest to nowy tag na YouTubie, bo wprowadził bodajże 4 września ten tag kanał ABC. I ja widziałam go wczoraj u Marcji. Jeżeli nie znacie Marcji, to podlinkuję jej kanał na dole, ale myślę, że większość ludzi ją kojarzy. I w ogóle chciałam powiedzieć, że troszeczkę zgapiłam pomysł z otagowaniem innych youtuberów od Martyny Marianny. Także Martyna, jeżeli to oglądasz, wybacz mi, proszę, wybacz mi. I jeżeli źle przetłumaczyłam te pytania, to bardzo przepraszam, ale nie jestem super z angielskiego i możecie mnie śmiało poprawiać na dole i napiszę po angielsku, w opisie napiszę te pytania po angielsku i po polsku. I jeszcze chciałam powiedzieć, że przepraszam za ekstra dźwięki, ale mam otwarte okno, bo jest tak duszno. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli mrużę oczy jak wampir o poranku, to I'm sorry, świeci tak słońce, że po prostu nie mogę, a nagrywam przy naturalnym świetle, bo nie mam lamp. I właśnie tak, już koniec tej gadany i jedziemy z tagiem. I pierwsze pytanie, jaka jest Twoja najlepsza cecha fizyczna? I myślę, że to są usta, ponieważ moje usta są dosyć dziwne, mają dziwny kształt, ale mi się ten kształt podoba. Jeszcze nie spotkałam takiego kształtu u innych ludzi, a mianowicie mam usta w kształcie serca, ale tak nie do końca, bo pigment, ten ciemniejszy ust, mam w kształcie serca, a tu jeszcze mam taki malutki trójkącik, który jest w odcieniu mojej cery. Także właśnie myślę, że to jest mój taki atut, jeżeli chodzi o moją cechę fizyczną. Drugie. Gdybyś mógł odwiedzić jakiekolwiek miejsce na Ziemi, gdzie byś pojechał i dlaczego? I myślę, że pojechałabym na Malediwy, bo jest tam przepięknie. Jest takie śliczne morze turkusowe, że na pewno bym tam chciała pojechać. A drugie miejsce, jeżeli mogę w ogóle jeszcze powiedzieć o drugim miejscu, to bym pojechała do Rio de Janeiro, zobaczyć tego Jezusa takiego z tymi rozłożonymi rękoma. Jezusa właśnie posąg. Także tak. Trzecie. Co potrzebujesz, żeby poczuć się lepiej, gdy jesteś chory? I gdy jestem chora, zdecydowanie potrzebuję herbaty z cytryną i dobrego filmu lub dużo, dużo, dużo snu. Muszę dużo spać, żeby właśnie się poczuć lepiej. Czwarte pytanie. Jaką jedną poradę dałabyś młodzieży i dlaczego? I tam w tym pytaniu po angielsku było dla młodzieży amerykańskiej, a ja zrobię dla polskiej. I w moim imieniu też to mówię, bo jestem młoda. I dałabym taką radę, żeby szanować dorosłych ludzi, starszych od nas. I szczególnie, żeby szanować nauczycieli, bo zauważam to, że nauczyciele są traktowani jak koleżanka lub kolega. I właśnie dorośli też są tak traktowani. Także dałabym taką radę, bo my jesteśmy przecież przyszłością i tworzymy kolejną historię i pracujemy nad tym po prostu. Także myślę, że tak, to by była moja porada, jeżeli chodzi o młodzież. Po prostu teraz poczułam się, wiecie, tak, że bijcie mi brawo. Bijcie mi brawo. Piąty. Jak myślisz, jakim zwierzęciem byłeś, mógłbyś być w swoim przeszłym życiu? I myślę, że w swoim przeszłym życiu byłabym lwem, ponieważ jestem bardzo leniwa, jeżeli to w ogóle przechodzi na człowieka, wiecie o co chodzi. Jestem bardzo leniwa, ale jeżeli już coś muszę zrobić, to zrobię na 100%. Także myślę, że lew. Szóste. Gdybyś mógł cofnąć się w czasie, co byś zmienił? I myślę, że zmieniłabym to, jaka byłam niedobra dla rodziców w dzieciństwie, ponieważ gdy czegoś nie chcieli mi kupić, to kładłam się w sklepie i darłam mordę jak głupia. Właśnie to bym zmieniła, byłam bardzo niedobra dla rodziców, jak byłam mała. Także to bym zmieniła. Siódme. Co robisz dla rozrywki w weekendy?
I dla rozrywki weekendy oczywiście oglądam YouTube'a. Kiedyś powiedziałam YouTube moje życie i to jest prawda. Lub oglądam filmy, lub siedzę z rodzicami w ogródku i rozmawiam sobie z nimi i coś zawsze pijemy. Także to robię w weekendy. Ósme. Co denerwuje Cię w miejscu, gdzie pracujesz? I ja powiem, co denerwuje mnie w miejscu, gdzie odrabiam lekcje, i zdecydowanie denerwuje mnie moje krzesło, które jest twarde, potem mnie boli tyłek i kręgosłup cały, także także zmieniłabym to, chciałabym mieć takie, wiecie, taką wygodną sofę, sobie mogę odrabiać lekcje, to by było super. Dziewiąte. Nie mogę żyć bez muzyki, zdecydowanie bez muzyki. Muzyka była zawsze w moim życiu, od zawsze, i nie wiem jak wy, ale ja sobie nie wyobrażam filmu bez muzyki. Gdy jest na przykład jakaś akcja, jest takie napięcie, to zawsze muzyka to podbudowuje i wiecie, film bez muzyki to nie wyobrażam sobie. Także muzyka, a druga rzecz to oczywiście mój Pikachu. Godzina później. Dobra, lecimy dalej, nie będzie godziny później. Dziesiąte i już ostatnie pytanie. Jakbyś mógł mieć jedną supermoc w swoim życiu, to jaka by to była moc? I myślę, że byłaby to niewidzialność. I trochę to zgapiłam od Marcji, ale naprawdę to by była supermoc, bo mogłabym być niewidzialna, kiedy chcę, i bym mogła być widzialna, kiedy chcę. To by było super. Myślę, że to by było super. A druga supermoc to by było albo latanie, mogłabym sobie latać po niebie tak fajnie, lub przenikanie przez ściany, to by było super. Myślę, że to by było fajne. Ale najbardziej bym chciała być niewidzialna. Tak, właśnie, tak. I to, moi drodzy, było na tyle. Jak zwykle zapraszam Was do grubaśnego kciuka, subskrypcji na dole, jeżeli Wam się podobało. I na dole napiszę listę dziewczyn, które otagowałam. I coś jeszcze miałam powiedzieć. Aha, jeszcze jeżeli chcecie odpowiedzieć na te pytania, to śmiało zapraszam Was do komentarzy na dole, lub jeżeli macie kanał i chcecie zrobić ten tag i nagrać filmik, to napiszcie mi też w komentarzu, jaki macie kanał. Bardzo miło mi będzie poczytać komentarze i zobaczyć. Tak. I to by było jak zwykle na tyle. Pewnie się już 100 razy powtórzyłam, za to I'm sorry. I do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa, pa! No longer you ever have to. Myślę, że...